Witam wszystkich miłośników mojego kanału Mangiare Łewki. Mangiare po włosku znaczy jeść. Jestem Ewa, mam męża Włocha, mieszkam we Włoszech, a konkretnie w Rzymie od 35 lat. Lubię gotować i codziennie gotuję po włosku, a dzisiaj zapraszam Cię na mojego vloga. Od rana mam przygody. Idę na zakupy. Idę pod drzewo laurowe, żeby Wam pokazać, jakie są owoce drzewa laurowego. Opieram sobie parasolkę w ten sposób na ramieniu, taką, wiecie, składaną do torebki, nie taką dużą, jak tu mam. I co się dzieje? Lekki podmuch wiatru porwał mi parasolkę. I gdzie? Już Wam pokazuję. Oto moja parasolka. Słuchajcie, tutaj jest takie właśnie zagrodzenie i jest zamknięte. No i teraz poprosiłam jedną osobę, która wyjdzie i przejdzie przez to zagrodzenie i mi weźmie tą parasolkę. O, wiatr jest. Mając nadzieję, że nikt nie przejdzie przez to ogrodzenie i nie buchnie mi tej parasolki, bo wiecie, dużo ludzi chodzi, widzi coś, leży, to podnosi. No ale tutaj jest zagrodzone, więc liczę na to, że nikt nie będzie się chciał pobrudzić i nie będzie chciał zabrać mojej parasolki. Chociaż ta parasolka nie jest taka droga, bo zapłaciłam za nią tylko 5 euro, ale jest wygodna, fajna i nie jest chińska. Tak jak Wam mówiłam na poprzednim filmie, ludzie mają przed domami posadzone drzewa oliwne. Tu jest jedno drzewo oliwne. Tam są następne drzewa oliwne. I tutaj też ludzie mają drzewa oliwne. Oprócz drzewek oliwnych też są drzewa cytrynowe, mandarynkowe, pomarańczowe. Różne drzewa mają. To drzewo laurowe rośnie przy dębie. U nas dęby są takie ostro liściaste, można powiedzieć. Pokażę Wam dąb, który tutaj rośnie. O tak, okej. A teraz dochodzimy do właśnie drzewa laurowego, który ma może z, ja wiem, ze 6-7 metrów. O, i oto owoce drzewa laurowego, inaczej tak zwane jagody. One już są prawie dojrzałe. Te owoce możemy wykorzystać też w kuchni. Tutaj ludzie nie mają problemów z liśćmi laurowymi, bo też mają drzewa posadzone laurowe w swoich ogródkach. Jeżeli przyjedziecie do Ostii Antycznej, żeby zwiedzić park archeologiczny, to proponuję parkować samochody na terenie parku archeologicznego. A to z tego względu, że tutaj są parkingi nieszczerzone, na przykład tutaj, gdzie ja się znajduję, zaraz Wam rzucę okiem i nikt nie pilnuje, mało ludzi chodzi i czasami dochodzi do kradzieży samochodów z rejestracjami zagranicznymi. Ja przyszłam stamtąd, gdzie rośnie drzewo laurowe. Tutaj na razie nie ma dużo samochodów, nie ma turystów. A tutaj kilka samochodów stoi, może z 10-12. Ale jak jest ładna pogoda, bardzo dużo ludzi przyjeżdża i nie wie, że jest parking na terenie parku archeologicznego, no to sobie przyjeżdżają i tutaj stawiają. W zdrowym ciele zdrowy duch. Każdego dnia robię kilka tysięcy kroków. Napisz mi w komentarzu, czy Ty też lubisz chodzić i gdzie się udajesz na chodzenie, na kijki. Ja chodzę bez kijków. Chodzę tą ulicą, no wygląda na drogę polną, ale to jest ulica, która prowadzi od głównej ulicy w Ostii Antycznej i ta ulica się nazywa ulica dwóch gałęzi, czyli Via dei Due Rami. Robię kilka tysięcy kroków dziennie. Nawet jak pada deszcz,
to wychodzę z parasolką. Ten vlog będzie taki bardziej pogadankowy, bo chciałam przekazać Wam kilka takich ciekawych informacji dla osób, które się wybierają do Rzymu i nie wiedzą, w jakiej porze roku przyjechać, więc ja Wam już mówię. Najlepiej przyjechać na wiosnę, między marzec, kwiecień, maj. To są najlepsze miesiące do zwiedzania. Natomiast latem odpoczywamy nad Morzem Kaspijskim, Czerwonym, Śródziemnomorskim czy nad jakimś Pacyfikiem, a jesienią, czyli tak można powiedzieć wrzesień, październik, możemy przyjechać. Już pod koniec października zaczynają się ulewy. To takie wielkie ulewy. Nie tylko tutaj w Rzymie, ale także i w całych Włoszech. Ja teraz nagrywam Wam drzewo, czyli dąb ostroliściasty. Zwróćcie uwagę, jakie ma listki. Całkiem inne od naszego dębu, ale ma prawdziwe żołędzie. O, zobaczcie. A ja Wam powiedziałam Via Duerami, a to Via Capo Duerami. Zjadłam parola capo, czyli słowo. No i tak wygląda ta droga, którą wróciłam po moim dłuższym spacerze. O, zobaczcie, teraz przekręcę Wam kamerką i zobaczycie, że jestem naprzeciwko zamku, który jest otwarty między 13.30 a 18.30 czy 19.30, jakoś tak. W każdym bądź razie dzisiaj się nie będę udawać na zamek, bo pada, więc widoki nie będą atrakcyjne. Dzisiaj będzie na obiad, będą kluski ziemniaczane i jak się czyta te kluski ziemniaczane, to Aleksandro Wam przeczyta, bo będziecie słyszeć z akcentem włoskim. Gnocchi di patate. Słyszeliście? Gnocchi. W Polsce jakoś inaczej czytacie, jak jesteście w restauracji włoskiej, a to się czyta gnocchi di patate, ale w restauracji pisze jako danie tylko gnocchi. Powtórz. Gnocchi. Dobrze, dziękuję bardzo. A tutaj mam warzywko, które ugotuję. Po włosku się nazywa cavolfiori, a po polsku kalafior. Słuchajcie, jaka cena naszego kalafiora? 2,99 € za kilogram. Tu jest więcej niż kilogram. I zapłaciłam 3,23 €. A oprócz tego na obiad będzie tak zwana fettina panata, czyli sztuka mięsa cielęcego. Tu u nas takie są właśnie kawałeczki mięsa sprzedawane i już Wam pokazuję cenę. 19,95 € za kilogram. I ja za to zapłaciłam 2,99 €. A dzisiaj Wam pokażę, jak ugotować kalafiora, żeby nam nie śmierdziało w domu. Potrzebne nam jest właśnie liść laurowy. Ja tutaj urwałam wcześniej z drzewa. Jak widzicie, drzewa rosną normalnie u nas duże. I potrzebny będzie nam do tego papier do pieczenia. Tutaj mam właśnie przygotowany papier do pieczenia. Urwałam kawałek, zmoczyłam pod wodą bieżącą i teraz, żeby nam nie śmierdziało w mieszkaniu, jak gotujemy kalafiora, to po prostu przykrywamy. Tak, ja sobie teraz wezmę jakąś łyżkę, żeby się nie poparzyć. Teraz przykrywamy i gotujemy do miękkości. Kalafiora gotujemy gdzieś tak koło
10-12 minut. No zależy jak chcemy. Jak chcemy bardziej ugotowany, to do 15 minut. I tak, kalafior jest gotowy, zrobiony po polsku, bo tak Włosi mówią, że zrób mi kalafior po polsku, czyli podsmażony na patelni, na masełku z bułką tartą. To mięsko ja robię, jak zjemy pierwsze danie, dlatego że po prostu ono się robi bardzo szybko, wystarczy położyć na patelni i już jest usmażone w ciągu 1 minuty. Dziękuję bardzo, że zostaliście do końca tego vlogu. Dziękuję za każdą subskrypcję, za lajka, za komentarz. Życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia, miłego wieczoru. Nie wiem, o której mnie będziecie oglądać. I widzimy się na następnym vlogu. Ciao!